Województwo warmińsko-mazurskie staje się miejscem coraz bardziej atrakcyjnym turystycznie. Sprzyja temu między innymi stały rozwój siatki połączeń portu lotniczego Olsztyn-Mazury. Podczas wspólnej konferencji w Urzędzie Marszałkowskim w Olsztynie przedstawiciele portu Polskich Linii Lotniczych LOT ogłosili nowy kierunek – Kraków. Łączymy jako LOT ze sobą dwa regiony o naszym zdaniem bardzo dużym potencjale turystycznym, czyli z jednej strony Warmię i Mazury, a z drugiej strony Małopolskę. Bilety można kupić już teraz. Pierwszy lot do Krakowa 25 kwietnia przyszłego roku. Loty będą odbywały się dwa razy w tygodniu, w czwartki i niedzielę. To połączenie sezonowe planowane na okres do 30 września. Będzie obsługiwane przez samoloty Bombardier Q400, mieszczące na swoim pokładzie 78 pasażerów. Większa liczba pasażerów i więcej obsługiwanych lotów cieszy tym bardziej, że lotnisko w Szymanach jest na to dobrze przygotowane. Jesteśmy najmłodszym lotniskiem w Polsce, więc lotnisko ma infrastrukturę wystarczającą na najbliższe co najmniej 15-20 lat, jeżeli chodzi o pełnienie funkcji lotniska regionalnego. Rozwój oferty lotniska to rozwój Warmii i Mazur. Coraz większa liczba turystów, w tym również turystów zagranicznych, staje się faktem. Lotnisko realizuje założone plany z nawiązką. Od momentu otwarcia w styczniu 2016 roku obsłużyło już ponad 264 tysiące pasażerów. Komunikacja lotnicza to jest standard w świecie i Europie. Polacy też bardzo mocno to sobie przyswoili i podróżują po całym świecie, po całej Europie, podróżują również w Polsce z wykorzystaniem połączeń lotniskowych, także tendencja będzie wzrostowa. Coraz większa liczba zadowolonych klientów, nowe połączenia, nowi przewoźnicy to niewątpliwe sukcesy najmłodszego lotniska w Polsce. Kolejne kierunki cieszą i budzą ciekawość, jakie będą następne nowe połączenia. Władze portu zapowiadają, że poznamy je już na początku przyszłego roku. Telewizja Kopernik. Kopernik.tv